wczoraj wydarzyła się sytuacja, że aresztowano Romana Giertycha. Jak słyszy pani o takich zatrzymaniach, to pierwsza myśl jest jaka? Że po coś ta pokazówka była potrzebna. Tak się nie robi. To nie jest zgodne ani z prawem, ani z etyką. No właśnie, tylko kto uczy etyki? Dlatego tak zależy mi na tym, żeby etyka była w szkołach administracji, gdzie uczy się przyszłych ministrów, decydentów, na pewno na wydziałach prawa, na wydziałach lekarskich, na wszystkich kierunkach, które mają do czynienia później z obywatelem, z człowiekiem. Roman Giertych zasłabł, był wywieziony do szpitala. Jak wpływa coś takiego na rozprawę, na to, co później może się wydarzyć? Na rozprawę tego typu sytuacje nie wpływają. To tylko może wpłynąć na to, że ktoś kiedyś będzie musiał odpowiedzieć za to. A jak ta droga później, po tym przeszukaniu, po tym zatrzymaniu, jak ta droga prawna będzie dalej wyglądała? No, powinno się w takiej sytuacji przedstawić zarzuty, bo jeżeli jest przeszukanie, no to musiała być na to zgoda prokuratora i prawdopodobnie mają jakieś podejrzenia, ale jakie? Nie wiem, czy ktoś o tym powiedział, nie śledzę tych rzeczy. Ja Was, drodzy Państwo, serdecznie zapraszam do subskrybowania kanału przyambitni.pl.